drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Dzisiejszy wieczór w każdym katolickim kościele jest wielką tajemnicą zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, radości nad smutkiem. Liturgia Wigilii Paschalnej, obfitująca w przebogatą symbolikę, prowadzi nas ku prawdzie o zmartwychwstaniu i zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Czytania ze Starego i Nowego Testamentu to jakby historia ludzkości od momentu stworzenia do owego najważniejszego punktu, kiedy Bóg czyni nowe niebo i nową ziemię w Jezusie Chrystusie, w Jego nauce o Królestwie Bożym. Po stworzeniu Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Niestety nie widział tego i chyba do dzisiaj nie widzi tego każdy człowiek. Dlatego trzeba było ofiary Zbawiciela, aby to, co było dobre, zostało ostatecznie odnowione, aby całemu stworzeniu została przywrócona pierwotna dobroć. Dokonał tego Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tej wielkiej tajemnicy naszej wiary jest tylko jeszcze jeden malutki szczegół polegający na tym, że trzeba, abyśmy my sami odnowili się i przeoblekli się w Chrystusa. Trzeba, byśmy dojrzeli i rozpoznali, zaakceptowali i uznali wszystkie wysiłki Boga. Inaczej cały ten trud nowego stworzenia będzie bezużyteczny. Przypominam tę drogę, ponieważ dostrzegamy ten brak zrozumienia zwycięstwa dobra nad złem na co dzień. Przecież nieustannie ludzie zazdroszczą sobie wszystkiego, spierają się między sobą, nie dostrzegając, że to, co stanowi przedmiot ich sporów, to marność nad marnościami. Ludzie tak bardzo często swoim czynem i słowem zaprzeczają wyznawanej wierze, a przecież powinni pamiętać, że za każdego z nas Jezus poniósł mękę, śmierć i abyśmy mogli się zbawić z zmartwychwstał. Nam jedynie potrzeba umierać dla grzechu i żyć w Chrystusie Jezusie. To znaczy naśladować i realizować Jego drogę miłości i odpowiedzialności przed Bogiem za każde słowo i czyn. Braty i sestry, oświatujcie i zapalujcie paschalną świeczkę, jaka symbolizuje prisutność Chrystusa w cerkwi, my przeszli drogę od temrawy śmierci, jaką przyniósł na ziemię pierworodny grzech, do światła i blisku prawdy, jaka przynosi radość. Процеми чули в словах пасхального послання. Ликуй вже, ангельське воїнство небесне, нехай возвеселяться божественні тайни, і про царя величну перемогу сурмахай сповістит довгожданна, і нехай тверд позрадується опромінена таким великим сіявом i oswitle na bliską wiecznego Caria. I weź świt nechaj wyczuje, że temrjawa od niego wystąpiła. Chaj też radije Maty Cerkwa, ozdoblena promieniem takiego świtla, a ca świątynia nechaj zalunaje mogutnym głosem narodu. Tomu сьогоднішній вечір це початок радості віри, який наступив святу ніч Воскресіння, а недільний великодний ранок, коли ми побачимо пустий гріб,
лише підтвердить цей факт. Літургія слова пасхальної вігілії з її багатими читаннями та співами псалмів відкриває перед нами скарбницю Святого Писання. Це час глибокої урочистої медитації і роздумів, починаючи від створення світу, початків людства, упадку людини, союзу з Авраамом і Мойсеєм та виходу Ізраїля з Єгипту. Ці роздуми ведуть нас через передбачення пророків до послання святого апостола Павла до Римлян, у якому автор з великою міцю порівнює таїнство хрещення до смерті і воскресіння Христа. Врешті Євангелія звіщає нам радісну новину про Господнє воскресіння. Літургія слова веде нас до нового життя, знаком якого стане відновлення обітниць хрещення. Цей акт віри – це ніщо інше, як прийняття науки святого апостола Павла, який говорив: «Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Христі Ісусі». Невеликий крок, который został до зробіння, належить уж тільки до нас. Wszystko inne uczynił Bóg. Czy zatem jesteśmy w stanie zrobić ten jedyny, malutki krok w kierunku Boga? Jeśli wierzymy, ufamy i miłujemy Boga, to nasze odwrócenie się od zła i wyznanie wiary niech będą nie tylko pustą deklaracją, ale prawdziwym wybraniem Jezusa, a co za tym idzie, sposobem naszego życia.